już kampery widać. O, udało się. Także mamy więzienie dla dzieci. A tam zaraz drugi. No i zobaczcie, kto nie mógł oprzeć się pokusie. Maciek mówi, że robi się na nim asperpos. W rzeczywistości. Zjada sobie. I tu się poszwędzać. Czasem rozmowy ma znaczenie. Po prostu szok. I ruszamy. Przyczepa zostaje 2 dni. Poczeka sobie. A my ruszamy do Malagi. No, zaraz też siądę, także nie pojadą beze mnie. Mam nadzieję, że nie pojadą. Nie pojadą. Zostawisz mnie? Nie pojedziesz, bo samochód blokuje przejazd. Także nie. A przejadą sobie. I ruszamy. Ostatnie spojrzenie na kemping. Dalejka. Ja sam będę musiał wyjechać. No chyba sobie poradzisz, co? Nie jest aż tak ciasno. Przynajmniej na tej głównej nie jest tak ciasno. Bo na innych to można i 1,5 godziny manewrować, żeby przystawić przyczepę. Recepcja jest czynna od 9 do 21. Plan kempingu, pralnia i wyjeżdżamy na ulicę. Herbaty, ale to nie herbata, to są pomarańcze, co? Czy nie? Ale zebrane. Pomarańcze. Pomarańcze widać, że są. Fioletowe skały. O, już nie widać. No tam popatrzcie z boczku. A teraz przez góry przejeżdżamy. Znaczy góry. W sumie to małe górki, ale zielone. Fajnie to wygląda. Jak w Stanach. Trochę jak w Stanach. No. Podoba mi się. Tutaj przed nami szklarnia. Także jak zjadacie pomidorki w zimę, możliwe, że nawet stąd. A tutaj ile szklarni, aż się wszystko błyszczy. Folie, no. Nie szklarnie. O, tutaj widać. Czekajcie, może jeszcze będzie widać? O, i tutaj. Teraz będzie widać. Zobaczcie ile folii. Ananasy? A tutaj jakieś drzewa. No ananasy to akurat na ziemi rosną. Nie pamiętasz? Faktycznie. Na Hawajach. Tak jak na Gran Canaria było, nie? No, w sumie. I mamy zachód słońca. No prawie zachód. I już jechaliśmy do miasteczka, w którym mamy nocleg. Teraz tylko musimy jeszcze znaleźć nasz apartament. Jak śmiesznie przystrojone czapeczki Mikołajów. No, fajne widoczki. No, już kampery widać. No, stoją faktycznie. Opustoszałe miejsce po sezonie, to aż strach pomyśleć, jak to wygląda w sezonie. No i teraz chyba 24 szukamy. 24. Masz jeden. Tu chyba po tej stronie. A, muszę
być. Może to nawet być ten tutaj. To jest to. Wróciliśmy i tutaj jest. Się. Pewnie to jest to. Tak, nie? To jest to. Tutaj są skrzyneczki. Dobra. Będziemy zaraz odbierać. Parkowaliśmy sobie tutaj, mamy miejsce w garażu, no ale bo tutaj też miejsce zaparkowaliśmy i teraz będziemy wyciągać klucze ze skrzyneczek. I wyciągamy kluczyki. A ja przemieszam kod. I idziemy do środka, testujemy klucze. Kluczem trzeba otworzyć. O, udało się otworzyć. Pierwsze piętro, można windą wjechać, można wejść. A my sobie wchodzimy. Ale dzieciaki poleciały w drugą stronę. I mamy 108. Zabudziliśmy. No, udało się. Wchodzimy. Czekajcie się tu, zapomnę. Jezus, ty wszystko musisz wyszperać. Tutaj mamy kuchnię. Słuchajcie, tutaj jest pralnia. A, tutaj taki jakby taras wewnętrzny. No możesz, możesz. Telewizor. Stolik z krzesełkami. A tutaj jest, tutaj jeszcze mamy balkonik. Tutaj jeszcze jest sypialnia. Jedno łóżko. A wy śpicie na kanapie. Czekajcie, zapalmy. I mamy sypialnię z szafą. Tu jeszcze szafa. I łazienka. I co, samochód tutaj pod domem jest? Tu. A, no i tam nasz samochód jest. Dzieci już się rozsiadły, telewizor włączyły. No, jakiś trochę kaszel ma. Ogólnie 110 euro za dwie noce. O, amazing. Będziecie spać? Jeszcze Disney, to po prostu chyba całą noc spędzicie na oglądaniu, co? Tutaj mamy klimatyzację. W każdym pokoju są takie wietrzniki. Także... może nie zmarzniemy. Ale niestety pomimo ustawienia 30 stopni i high end heat nic nie słychać, nic nie grzeje, także chyba nie działa. Jednak grzeje, także nie wiem. Włączyłam na 16, zaczęło dmuchać, potem przestało, potem przełączyłam na 25, no i teraz nam grzeje. A teraz widzę, że w ogóle wyjście na balkon to są zakratowane. Także mamy więzień dla dzieci. Iza zostaje. Iza, zostajesz. Nie. Wy nie jesteście okupasami, jesteście pełnoprawnymi, nawet jesteście zameldowani, także... Mamo, ale ja się muszę coś będziecie spać w środku. Ruszamy w stronę Malagi. Na razie my przejeżdżamy jeszcze przez naszą miejscowość. Rincon de la Victoria, albo coś w tym stylu. Co, tu już jest Malaga? Czy nie? Nie, tam dalej jest Malaga. Tam dalej. No i teraz już jest Malaga przed nami. Zbliżamy się do parkingu. Także zaraz będziemy zjeżdżać. Jest po prawej stronie. Na wysokość 2,20, więc powinien być w miarę przestronny.
To jest świeżo odremontowany parking. Są miejsca dla aut takich jak nasze. Sprawdziłem wcześniej. Nie ma problemów, nie jest ciasno, więc powinno być ok. No i patrząc teraz tutaj, to faktycznie jest ok. Lecik. I jedziemy. Nie ruszamy. No nawet miejsce dla... Widać, nie? Nowo zrobiony parking, ewidentnie. Czyściutkie toalety, windy, elektryki. Zaparkowaliśmy w tym miejscu i nawet za dużo nie wystajemy, także faktycznie ten parking jest zrobiony dla trochę większych samochodów. Można było spokojnie otworzyć drzwi i wyjść. I teraz idziemy do wyjścia. Jeszcze szybko skorzystamy z WC. Ten samochód po prostu jak zabawkowy wygląda. Jakby wyciągnięty z Filipa samochodzików, nie Filipciu? Jest nawet miejsce dla rodzin z wózkiem. I wchodzimy do windy. Winda całkiem spora. A czemu nie wyszliśmy? Aha, bo na dół jedzie, a my jedziemy na górę. Mamy cennik rejsów, sightseeing, Malaga i port. Wielkie wycieczkowce. Też ten to chyba jest prom, ale tam dalej były duże wycieczkowce. Spacerujemy sobie tutaj bulwarem, a zobaczcie, tutaj znowu mamy drzewa pomarańczowe. Niedźwiedzie polarne w Maladze. A tak naprawdę czekolada. No. Ale tutaj jacht jest zacumowany. Czekajcie, widzę. To było go widać w całości. A tam zaraz drugi. A tam kolejny jacht. Tutaj mamy mapę portu. Tu jest latarnia. A ci wszyscy ludzie to chyba z tego wycieczkowca, co idą w tamtą stronę. Zakaz dronów. Tam mamy jachty, tutaj promy, tutaj sobie Iza siedzi i tutaj mamy port. Tam statki towarowe. Tak, towarowiec. I tutaj wielki wycieczkowiec. Tutaj mamy bulwar przy plaży, ale my sobie tędy zejdziemy bezpośrednio na plażę. A tutaj mapa. Tu mamy plażę. Piasek jest w takim trochę ciemniejszym odcieniu. Nie jest taki żółciutki jak w Alicante. Ale z daleka wydawał nam się gorszy. Teraz już powiedzmy, że jest w miarę okej. Chociaż też nie jest taki piaseczek, tylko taki bardziej właśnie z kamieniami, z muszelkami. Cennik wypożyczenia. Oczywiście w sezonie, bo teraz tu raczej nikt nie rozkłada sobie. Już idź, sprawdź, czy woda jest ciepła. Jak? Ciepła czy zimna? Ciepła i zamówisz, że ciepła. Praktycznie woda nie jest bardzo zimna, jest taka nawet całkiem okej. Znaczy może nie, żeby się kąpać, ale stopy moczyć myślę, że można by było. Zastanawialiśmy się, czy jest przejazd. Faktycznie, my jesteśmy teraz tu, ale jest przejazd aż do tego miejsca. Czyli teoretycznie powinno się dać skomunikować pomiędzy tymi miasteczkiem jednym, gdzie byliśmy, a centrum Malagi. Pójdę ukazać. Ale są prysznice na plaży, także to jest fajne. Idziemy sobie teraz bulwarem. Całkiem sporo ludzi jest. Dlatego, że dzisiaj jest piątek rano, dzisiaj południe już jest. Przed chwilą zrobiłam odprawę, boarding pass już mamy, także...
Także jutro lecimy. W słoneczku jak się siądzie, to jest fajnie, ciepło, ale jak się w cieniu przysiądzie, no to wcale tak ciepło nie jest, bo też trochę wieje, także to też ma wpływ na odbiór temperatury. To i tak udeptana plaża, że można było samochodem nawet jechać, żeby się nie zakopał. Plaża w Maladze poza sezonem. Tam jest port i wycieczkowce. Tutaj mamy morze i plażę. Parasole, no ale teraz tam nikt nie wynajmuje, nie siada. Plac zabaw i prysznic. Właśnie obczailiśmy, że tam jest tyrolka, no więc jak tyrolka, no to no niestety trzeba pójść. Tutaj grill, coś się piecze już na tym grillu. A tutaj tyrolka. A Filip nie może wejść. Chyba wam trochę pomogę, co? Raz, dwa, trzy. No i zapojechała. Fajnie, co? Teraz Filip. No dawaj Filip. I teraz Filip jedzie. Ło, ale Filipa. I co, super? No i zobaczcie, kto nie mógł oprzeć się pokusie. A tam pan chyba się kąpał. Idzie z Bojką. Wyciera kropelki, więc chyba się kąpał. Tutaj mamy jeszcze jeden plac zabaw, troszkę dalej. Linarium. I napis z nazwą plaży. I ludzie robią sobie zdjęcia przy napisie. Tutaj mamy palmy. A tutaj zobaczcie, grill odpalony. Maciek mówi, że robi się na nim espetos. To są chyba sardynki. Normalnie jakbyśmy w Polsce robili ognisko i piekli kiełbaski i ziemniaki. Taki zapach jest. I tutaj mamy cennik dań. O, i tutaj mamy espetos. Sardynki pieczone. Trwa sesja zdjęciowa, Dominika nagrywa, tam dzieciaki próbują się ustawić. Tak to wygląda zawsze, tak zwany behind the scenes, jak to wygląda w rzeczywistości. Teraz to serio wyglądamy już jak turyści na krótki rękaw, a miejscowi tutaj w kurtkach chodzą, także o, proszę. Ale tutaj jest papug. Tutaj jedna zielona, no. Nie widzę. Widzisz dwie gdzieś? Zobaczcie, jak tu jest podjazd zrobiony. Jest wtopiony tak jakby w schody. Tutaj? Nie, tutaj trzeba. Tak, tędy. Ale tak po prostu niezauważalnie. Ekstra. A tutaj mamy katedrę. Jakiś zamek. I na górze też jeszcze mury. Tutaj widzę papużki. To jest bananowiec chyba. O, tam słychać. Jak się kłócą papugi, nie?
takie zielone. I tutaj pomarańcze sobie leżą na ziemi. A tutaj jakie owłosione palmy. Co, kokos? Kokosy? Mamy strelicję. A już trochę poprzekwitane. A zobaczcie, papuszki tutaj siedzą. A wreszcie można będzie jeść piska zobaczyć. O, odfrunęły. Siedzą sobie i zjadają. Anna! Zjada sobie. Zazieleniały te gołębie. I poleciało. Tutaj jak kwitnie drzewo. Prawie liści nie ma, ale za to są kwiaty. Są całe różowe. O, tu na dole mamy kwiatek. Jak to wygląda? Czekaj, ja podniosę. Tak to wygląda. I coś wąchali, czy ładnie pachnie? Ładnie, czy nie? Ale pasuje ci, Izuś, do spodni. Co? Do spodni ci pasuje. Anuś, a ty trochę nie urosłaś? Za duża? I za ciężka? No wadzicie. Nie! A wózek to wytrzyma? Tą wagę? A, ty masz jeszcze drugi rodzaj. Pokaż ten drugi, bo ja tego drugiego nie widziałam. Ekstra. Ale tak. Anuś, ten to taki zwiędły masz. No, już prawie listków nie ma. Sobie odpuścimy. Mamy mapę Malagi. Jesteśmy tu w Koloseum. Jesteśmy aktualnie w parku. Zamek cały sobie odpuścimy. Musimy iść do katedry. I tu się poszwędać. No i teraz jest zamknięty rynek. Od 17.30 dopiero otwarty będzie. I zobaczcie, znowu mamy pomarańcze na drzewie. Kolejna, jak w Walencji. Tutaj jest arena dla torreadorów i byków. A tutaj mamy chyba Mercado. No to teraz jest wykorzystane jednak jako muzeum, centrum kulturalne, a nie jako arena torreadorów, jak podejrzewaliśmy. Już miałam stwierdzić, żeby róże kwitły, gdy było cieplej, ale kwitną róże. Także no nawet w połowie grudnia kwitną róże. Iza ma pomarańcze. Skąd masz ją? Leżała pomarańcza. Zresztą się nie dziwię. Całe drzewo w pomarańczach. Pomarańcze tak pod jabłka, tylko że nikt nie sadzi jabłoni w parku. A tutaj sadzą. Co to macie? Stawik? Chyba fontanna byłaby. By była włączona, ale jest fontanna. Kolejne róże, tym razem różowe.
Cześć, kurczyczku. Cześć. Cześć. A tutaj nawet trochę więcej róż. Chodźcie, w słońcu sobie siędziemy. W słońcu będzie cieplej. Tutaj też kwitnie. To jest to, co na Hawajach kwitło, z czym sobie zdjęcia robiliśmy. Oj, gdzie udało się znaleźć jeden. Jak pachnie? Przepysznie. Pięknie pachnie. No, trochę już taki zużyty ten kwiatek, ale nadal ładnie pachnie. Ale się nam tutaj papuż leciało. O, jak się kłócą. Co tam macie? Pióro papugi. Pióro papugi. Filip znalazł, nie? Tak. Więcej, Filip, chyba cała papuga. Skubałeś papugę? Ale wiecie, że papugi tutaj to jak takie gołębie są. Ale były tu papugi. Mhm. I złapałam ich tylko jak się dałem. Dałeś? Nie. No super. Ja ci potem oddałam szybko. Zobaczcie, jakie owoce. Co to w ogóle jest? A, masz nasionko tego? Mogę? To ma i skapu. Cały czas, co chwila coś kwitnie. Chodź do nas. O, ale widzieliście, jak ta papuga tutaj przefrunęła? No tutaj jakie dziwne drzewo. Jakie z bulwy wyrastające. I jeszcze strelicję znaleźliśmy na ziemi. Wygląda jak sztuczna, prawda? Ale trochę się lepi, także ją wyrzucimy. No tutaj Maciek ma obiekt do podziwiania dla siebie. Zabawka. Zabawka. Co masz tym razem? Tulipona, a ja widziałam szczura, ale pomyślałam, że... Aha, okej. Okay. No i oczywiście, jak przechodzimy koło placu zabaw, to nie może się obejść bez wypróbowania go. A, nasiada na osiołka. I jak jest? Fajnie? Na czym ona jedzie? Fajnie, na osiołku. A ty to nawet nie musisz chodzić. Tu mamy zjeżdżalnię. Tutaj rurka. A tutaj huśtawki. No i oczywiście papugi nad nami. No i za kwiat znalazła. Brzydkie, ale za to ładnie pachnie. No, to było z tego. Gdzie widać resztki kwiata. No jednak stąd są kwiaty, a nie z góry. A w ogóle jeszcze skądś indziej. No nie wiadomo skąd jest. Wszędzie dookoła są drzewa. Trzeba by było się znać na tym. Tutaj mamy fontannę. A tutaj choineczka, ale jeszcze jest jasno, więc jest niepodświetlona. Tutaj zobaczymy jakaś taka choineczka. Jest. I co to jest? Czyli to ogólnie są życzenia bożonarodzeniowe. No tutaj jak prąd pociągnięty, gdzie skrzynka przymocowana na biednym małym drzewku. Idziemy teraz pod katedrę. Pod
gwar, jakieś jakaś wycieczka dla dzieci. Tutaj ten czubki skanowanie. Nie, dzisiaj jest piątek, a po prostu jest tyle ludzi, że ja chyba nie chcę myśleć co... O, tu mamy tą ulicę oświetloną. Nie chcę myśleć co jest w weekend. Tutaj pan też z 360-ką. Co, idziemy dalej? Idziemy tam. A może kożuszek na zimę? Ja się tak śmieję, ale w sumie już kurtkę nałożyłam, bo już mi zimno jest. Co Izuś robisz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i zaliczy Jezusy. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Do wyboru, do koloru. A tutaj nawet taka realistyczna. A tutaj można zostawić walizkę. Kosztuje duża 8 euro, a mała 5 euro. A tutaj jaki wielki mural. We'll be right back.
To co, Izuś, idziemy się też przejść światełkami, nie? Iza dostała balon serduszkowy. Ale ja go nie chcę. Od pani, ale to od pani dostała, wiesz? I tu mamy kolejne 360. Jeszcze raz przechodzimy, tym razem Maciek ze stykiem, tylko żeby nie zahaczył. Nie, to tak dla żartu. Wiadomo, że jest dużo niżej niż te iluminacje. Wszyscy się patrzą na Maćka styka. No, Maciek przed chwilą powiedział, że powtórz, może ty? Czasem rozmowy ma znaczenie. No, także... No, wszyscy patrzą na imię. No. Wszyscy zdjęcia robią w tył, jakie to jest ogromne. Nie, zdjęcia nie robią, ale patrzeć się patrzą. Yo aquí esperando por ya. Aż się cofnęłam, żeby zrobić temu zdjęcie, w sensie wideo. Po prostu szok. I o 20 jest kolejny pokaz. My byliśmy na pokazie 18:30. Idziesz na imprezę, Izuś? Gotowa jesteś? Strój masz? Ale się jak to bujają w marynie. O, tu jeden Grinch, zobacz. Grinch kołaj, tak. A tam zamek na górze.
Teraz Iza sprawdza, co ten elf. Ale śmieszny, co? On jest pyszowy, chce mieć takiego w uszu. Co? Jak z tego to jest zrobione? O, mogę mieć taką Hello Kitty? Tak, czy jest sprężyna? Tak, sprężyna jest. No dzieci musiały dokładnie zbadać, czemu te krasnalek tak skaczą. Filipciu. Ej, ale nie tak mocno, Filipku. A tutaj się wrzuca listy do świętego Mikołaja. Otwarte. Ktoś zabrał listy? O. Nie, zamknij. Żeby listy nie uciekły. A ja mogę? Dużo było listów, prawda? Możesz. Mogę napisać o śmierniczkę? Nie. Wcześniej. Twój list Mikołaj wcześniej zabrał. I już idziemy na parking. Także zbieramy się. Jeszcze nas czeka około pewnie 20 minut jazdy do naszego apartamentu. Podziemny parking w Maladze. Tutaj mamy Mustanga. Tu się wyjeżdża. Tam jest wjazd. Toalety, kasy, windy na górę. Ogólnie 2,20 na wysokość i dość przestronne miejsca. Ile wyszło za cały dzień? 22,35 euro. Czyli prawie 22,5 euro za cały nie dzień. Nie ma tragedii. To nie ma tragedii, bo my tutaj autentycznie prawie cały dzień byliśmy. Blisko centrum, wygodnie, komfortowo się parkuje. Moim zdaniem warty swojej ceny.